14 marca o godzinie 10.30 przewidywany jest start rakiety, która wyniesie w przestrzeń kosmiczną sondę ExoMars, a na jej pokładzie kamerę do obserwacji śladów węglowodoru, przede wszystkim metanu, na Marsie. Ta kamera to CASSIS, a Kreotech Instrument zbudował do tej kamery zasilacz na zlecenie Centrum Badań Kosmicznych i zaprojektowane przez Centrum. Ja myślę, że szukanie śladów życia to jest bardzo, bardzo taki ambitny cel. Nie wiem, czy uda się znaleźć tam te ślady życia, ale na pewno interesująca jest też sama obecność tych węglowodorów, przede wszystkim metanu, bo to może być właśnie sygnaturą jakiegoś życia, na przykład w skorupie Marsa. Nigdy nie można tego przewidzieć, ale przewidujemy, że na pewno kilka miesięcy te sygnały będą do nas docierać. Jak wiadomo, łazik marsjański Curiosity działa już kilka lat, a jego okres przydatności był przewidywany znacznie krótszy. Przede wszystkim będziemy mieli dane na temat występowania właśnie tych węglowodorów. Oczywiście możemy liczyć też na obrazy powierzchni Marsa, ale te są już nam znane, więc myślę, że najważniejsze są te konkretne dane naukowe, które będą przetwarzane przez dłuższy czas później. Pierwszych danych możemy się spodziewać już pod koniec tego roku, a więc podróż będzie stosunkowo krótka, natomiast spodziewamy się, że przetwarzanie tych danych zajmie jednak znacznie więcej miesięcy. To znaczy liczona w miesiącach, a nie latach, tak jak się przewiduje na przykład dla misji załogowej na Marsa.